You appear in my dreams so unexpectedly. In 1 second flash, you show me you love me. Wszystko zaczęło się od tego podwórka. Podwórka, jakich w Polsce wiele. Podwórka bez piaskownicy, huśtawek, ławek. Zamiast tego są wychodki. Są domy bez ciepłej wody, bez toalety, gazu, czasem prądu. Gdzie ciepły posiłek bywa tylko w szkole, a w domu jest rzadkością. Takie miejsca są, czy też były, inspiracją do powstania fundacji. Nasza fundacja na co dzień wspiera osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem, patologią. Miesięcznie z pomocy fundacji korzysta około 120 osób. Od 2 lat organizujemy wypoczynek dla dzieci z takich podwórek. Są takie dzieci, które podczas kolonii po raz pierwszy używają do jedzenia łyżki lub widelca, bo w domu ich nie ma. Są wśród nich dzieci, które po raz pierwszy uczyły się myć zęby, prać skarpetki, ale co najważniejsze, miały zapewniony 4 razy dziennie posiłek. W ciągu roku szkolnego wiele dzieci odgrywało rolę dorosłego w domu. Zajmują się rodzeństwem, czasem rodzicami. Zajmują się obowiązkami, którymi nie powinny zajmować się dzieci. To dzieci, które zbyt szybko dorastają, a w ich życiu brak miejsca i czasu na dziecięce wybuchy i śmiechy. W czasie kolonii pragniemy zapewnić im chwilę do bycia sobą. Pozwolić na płacz, śmiech. Oni też mają prawo, tak jak wszyscy, do pięknych wspomnień, odpoczynku i relaksu. Wyjazd zaplanowano na 15 lipca. Na dzień dzisiejszy, pomimo dotacji z gminy Szpartawa, brakuje nam około 30 tysięcy złotych. Każda złotówka przybliża nas do celu. Naprawdę każda. I dlatego wierzę w wasze dobre czary mary, dobrą magię i energię. I wierzę z całych swoich sił, że zechcecie wesprzeć konto naszej fundacji. Pozdrawiam was wszystkich.